Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie test kosmetyków marki Juvia's Place. Ostatnio na amerykańskim YouTubie zrobiło się bardzo głośno na temat podkładu, który ma niesamowite krycie, podobno lepsze krycie od podkładu Dermacol. Także dzisiaj sobie to przetestujemy. Nie widziałam, żeby ktoś na naszym polskim YouTubie robił test tego podkładu, więc mam nadzieję, że będę pierwsza. Kochani, nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa, jak sprawdzą się te produkty w dzisiejszym teście. W swoim zbiorze z tej marki posiadam tylko palety cieni i one naprawdę są wysokiej jakości, mają bardzo dobrą pigmentację i bardzo fajnie się nimi pracuje, także mam nadzieję, że te kosmetyki również mnie nie zawiodą. Jeżeli jesteście ciekawi, co o nich myślę i jak one się u mnie sprawdzą, to zachęcam Was do dalszego oglądania tego filmu. Na twarzy mam już nałożoną moją codzienną pielęgnację. Teraz nakładam sprawdzoną bazę. Jest to baza Benefit to the Professional i nakładam ją tylko i wyłącznie w miejsca, gdzie mam lekko rozszerzone pory. Jestem ciekawa, czy trafiłam z kolorem tego podkładu, ponieważ no, zamawiałam go przez internet, także wiecie, jest bardzo ciężko o dobór kolorystyczny. Z 42 odcieni podkładów wybrałam sobie odcień Malta 640 i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę ten kolor będzie do mnie pasował. Wiecie, jak to jest, jak się zamawia przez internet. Bardzo ciężko jest dobrać cokolwiek do siebie, aby idealnie pasowało. No i kochani, mamy tutaj taką tubeczkę. Mamy tutaj podkład w takiej plastikowej tubce. Jego pojemność to jest 30 ml. Producent obiecuje, że jest to długotrwałe, całodzienne użytkowanie tego produktu. I Am Magic został zaprojektowany dla wszystkich odcieni skóry z całego świata. Kolor, który dla siebie wybrałam, to jest to odcień Malta w kolorze 640. Na podstawie zdjęć modelek, które mają na sobie ten podkład, dobrałam mniej więcej swój typ urody i właśnie tak, w taki sposób dobierałam sobie podkład. No dobrze, kochani, sprawdźmy, jak ten podkład się prezentuje. Na rękę nałożyłam taką drobinkę i już możecie zauważyć, że ten podkład jest bardzo, bardzo gęsty. Wybrałam odcień właśnie taki, który zawiera w sobie żółte tony. Ja właśnie mam taki odcień skóry, także za pomocą zwilżonej gąbeczki będę pomalutku aplikowała go na skórę twarzy. No, odcień niestety jest dla mnie zdecydowanie za jasny, ale podczas robienia swatchy, kiedy pokazywałam Wam ten podkład na moim Instagramie, no właśnie, zachęcam Was do odwiedzenia mojego Instagramu, tam z pewnością przekazuję Wam więcej informacji niż tutaj, to po jakimś czasie ten podkład mi troszeczkę się utlenił i jak już możecie zauważyć, rzeczywiście troszeczkę się już zaczyna utleniać i zaczyna się dopasowywać do mojego koloru skóry, co mi się to bardzo podoba. Na końcu filmu oczywiście zrobimy sobie podsumowanie tych wszystkich produktów, które dzisiaj użyłam oraz mam nadzieję, że uda mi się nagrać dla Was takie podsumowanie po kilkugodzinnym noszeniu tego makijażu. Słuchajcie, no krycie ma naprawdę bardzo mocne. No, krycie ma bardzo mocne. Czy on pachnie jakoś? Jest to delikatny zapach, ale nie jest to w żaden sposób zapach przeszkadzający, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Taki neutralny zapach. Jejku, jaki ten podkład jest mocno kryjący. Ja dawno, słuchajcie, nie używałam tak mocno kryjącego podkładu. No i wygląda, słuchajcie, no tak jak kryje, tak wygląda. Wygląda tak dosyć, no jak konkretna tapeta, tak zaraz zobaczymy. Nałożę ten podkład szybciutko i zaraz przyjrzę się w lusterku, jak dokładnie on wygląda. No na razie zakrył mi po prostu chyba wszystko, co miałam do zakrycia. Szybciutko zwiążę sobie włosy, ponieważ będą mi chyba troszeczkę tutaj przeszkadzać w makijażu.
I kochani, co mi się na dzień dobry podoba? Podoba mi się to, że on się uklenił, czego nie lubię w innych podkładach, ale ten kolor, który do siebie dobrałam, zdecydowanie był dla mnie za jasny. A teraz bardzo ładnie się dopasował do mojej szyi. Zobaczcie, nie widzę żadnego odcięcia. Mam wrażenie, że jest troszeczkę taki zarzuty. Ale jak na podkład dobrany przez internet, to nie jest najgorzej. Kochani, wspomnę Wam jeszcze o cenie tego podkładu. Kosztował on $20, czyli na nasze złotówki 75 zł. Minusem niestety tego całego zamówienia jest przesyłka, ponieważ przesyłka kosztuje aż $18, dlatego dobrałam sobie inne kosmetyki przy okazji, żebym mogła je przetestować. Przesyłka szła do mnie przez tydzień, także nie najgorzej, bardzo fajnie i plusem jest to, że nie musiałam płacić za cło. Kochani, mimo tego dużego krycia tego podkładu, nie przykrył mi tutaj takiego małego nieprzyjaciela. W ogóle to co tutaj jest, to jest po prostu się babrze już chyba od ponad tygodnia. Także dołożę sobie tutaj kolejną warstwę. No i widzicie, może bezpośrednio palcem, już bez użycia gąbki, ponieważ ciągle tutaj nie mogę sobie tutaj z tym poradzić. Kochani, biorę lusterko i się przyjrzę temu, jak to wszystko się prezentuje. Podkład zaczyna mi wchodzić tutaj w moje linie mimiczne. To mogę sobie tutaj zauważyć. Tutaj delikatnie muszę jeszcze go wklepać. Widzę taką delikatną poświatę pudru, tak jakbym się przypudrowała. On ma takie zdecydowanie matowe wykończenie. No ale tak, przykrył mi chyba wszystko, oprócz tego, nie wiem czy to widzicie, wyrównał mi koloryt skóry, skóra wygląda na idealną, także jest fajny, na razie jest dobrze, ale wiecie jak to bywa po kilkugodzinnym noszeniu podkładów. Także kochani, teraz sięgam po korektor. Korektor jest tej samej serii co podkład, czyli też jest I Am Magic Concealer. Mój odcień to jest 22. Bardzo ciężko było dobrać mi również korektor, ponieważ te takie popularne odcienie były już wyprzedane. Dlatego wybrałam jeden taki z odcieni, który myślałam, że będzie po prostu pod mój odcień skóry w miarę dobrze dopasowany. Jest dosyć jasny z porównaniem do podkładu. Zaraz zobaczycie. Widzicie, jest zbyt jasny, ale może spróbujemy go nałożyć. Jestem bardzo ciekawa, jak z jego kryciem, bo z tego co robiłam właśnie sobie swatche, zaraz po tym jak ten korektor przyszedł do mnie pocztą, to był nie do końca mocno kryjący, także zaraz się przekonamy, jak on się będzie tutaj zachowywał pod oczami. Ja w tej kwestii jestem bardzo wymagająca, ponieważ posiadam dosyć głęboką dolinę łez i lubię sobie to wszystko pięknie, ładnie zakryć. No zobaczymy, no jest zdecydowanie kolor mąki. Mam nadzieję, że również się utleni tak jak podkład, ale podkład musicie przyznać, że bardzo ładnie się dopasował, czyli bardzo ładnie się utlenił. Także kochani, jeżeli będziecie chcieli sobie zakupić ten podkład, to bierzcie pod uwagę fakt, że on troszeczkę ciemnieje. Ale słuchajcie, no ładnie chyba wygląda. Wiem, że jest za jasny, ale ja sobie to wszystko zaraz wyrównam. No, nie jest najgorzej. Nie czuję, jakby ktoś mnie mąką obsypał pod oczami. Ale musimy na to wszystko patrzeć z przymrużeniem oka. Nałożę również odrobinę na brodę, czoło, nos. Nawet się zastanawiam, czy nałożyć sobie drugą delikatną warstwę w moją dolinę łez. Zaraz sobie zobaczymy z bliska, jak to się prezentuje. Kochani, i ten korektor kosztował $14, a $14 w przeliczeniu na nasze złotówki to jest 52 złote z groszami. Także cena bardzo atrakcyjna. Biorę lusterko i już mi się, kochani, nie podoba ten podkład. On mi się ciągle zbiera tutaj w te moje zmarszczki mimiczne, a ja tak naprawdę no, nie mam głębokich tych zmarszczek.
Jednak dołożę jeszcze delikatną jedną warstwę pod oczy. Tutaj tylko w dolinę łez. Mam wrażenie, że taki bardzo suchy jest ten podkład. Ciągle widzę taką skorupę pudrowości, no szczególnie na nosie. Na skórze czuję teraz takie suche wykończenie i taką delikatną lepkość, bo czas to teraz wszystko sobie zagruntować, utrwalić i do tego celu użyję również pudru z tej samej serii. Puder również I Am Magic Setting Powder w kolorze White Sands. Wybrałam chyba najjaśniejszy odcień tego pudru i ciekawa jestem, czy on jest transparentny. Może jest to jakaś informacja, czy on po prostu pozostawia biały filtr. Udało mi się dostać do niego. Okej, okay. I mamy tutaj, słuchajcie, takie malutkie opakowanie. W środku znajduje się takie siteczko i to sitko nie jest niczym zabezpieczone. Nasypię sobie trochę tego pudru na wieczko i zaczynam teraz gruntowanie korektora. Najpierw sprawdzam, czy nic mi się tutaj nie zrolowało. I jedziemy. Kochani, stały się cuda. Puder sprawił, że mam tak gładką skórę, że nie widać mi w ogóle moich porów. Więc ja jestem na razie zadowolona. Delikatnie jeszcze sobie tutaj doklepię te linie mimiczne, nosek oczywiście, czoło, a resztę twarzy omiotę pędzelkiem. Już na pędzel nie dobierałam tego pudru. Kochani, ten puder kosztował $12, czyli w przeliczeniu na nasze złotówki to jest to około 45 zł. Niestety nigdzie nie ma informacji, jaka gramatura jest tego produktu, także ciężko mi to stwierdzić. Jest to dosyć takie malutkie opakowanie. Podejrzewam, że jest to około 15 gram, ale to nie daje sobie, że tak powiem, głowy za to uciąć. Na stronie również nie ma takiej informacji. Kochani, zrobiłam sobie delikatny baking pod oczami oraz na nosie. Teraz pójdę szybciutko się wykonturować, zrobię makijaż oczu oraz brwi i za chwileczkę do Was wrócę. Kochani, i oto jestem już w pełnym makijażu z pomalowanymi brwiami, oczami oraz ustami i został mi tylko jeden jeszcze produkt do przetestowania, a chodzi o przepiękny rozświetlacz w kolorze Clio. Rozświetlacz kosztował $12, czyli też około 45 zł i zaraz się przekonamy, czy rzeczywiście jest magiczny. Zaraz Wam zrobię najpierw może swatcha. Zobaczcie. Jestem zachwycona. Jest to najjaśniejszy kolor z całej kolekcji i kosztował $12, czyli też około 45 zł. No i zobaczymy. O kurczaki pieczone. No, takiego rozświetlacza to ja jeszcze chyba nie miałam. O kurczę. O kurczę, chyba za dużo go nabrałam. O kurczę, muszę to rozetrzeć, no bo to jest po prostu, o ludzie, to jest po prostu Insta rozświetlacz, idealny na Instagram, nie do normalnych, dziennych czy zwykłych takich makijaży, ale pod zdjęcia myślę, że jak najbardziej jest to strzał w dziesiątkę. Bardzo ciężko mi jest w ogóle wydobyć rozświetlenie na zdjęciach. I myślę, że taki jasny odcień będzie bardzo fajny do uchwycenia. Delikatnie sobie tutaj rozświetlę jeszcze czoło. Rozświetlacz mi się, słuchajcie, bardzo podoba. Chyba najbardziej ze wszystkich tutaj produktów, które właśnie dzisiaj testuję. O kurczaki pieczone. O kurczaki pieczone, no to jest miazga. Ja go bardzo rozproszyłam, ponieważ nie chciałam, żeby to było takie mocne glow, ale słuchajcie, no jak sami widzicie, efekt jest po prostu konkretny, no przepięknie wygląda, bardzo ładnie.
bardzo ładnie, delikatnie rozświetlę sobie jeszcze środkową, centralną część noska. Trzeba uważać z tym rozświetlaczem, delikatnie na brodę. Kochani, makijaż mam już gotowy. Za chwileczkę pokażę Wam się, jak to wszystko z bliska wygląda, żebyście dokładnie zobaczyli, jak prezentuje się skóra twarzy. Konkretnie chodzi właśnie o podkład, o korektor oraz o puder. Rozświetlenie, jak widać, robi ogromną również tutaj robotę. Także, kochani, już się do Was zbliżę. Kochani, czas na podsumowanie makijażu twarzy. Zacznijmy może od podkładu. Podkład, słuchajcie, podkład bardzo widać na twarzy. Widać taką matowość, taką poświatę właśnie talku. Jest po prostu widoczne. Ja takiego efektu nie lubię, ale nie twierdzę, że to wygląda źle. Nie, nie wygląda źle. Podoba mi się to, że on fajnie się dopasował do mojej skóry. Plusem jest to, że się utlenił, że nie okazał się właśnie za jasny. Bardzo ładnie tutaj się przystosował do mojej skóry, nie odcina mi się nic w szyi. Jest po prostu chyba takim dobrym podkładem, który wszystko zakryje, ale czy wszystko? Tutaj mam stróbka. No, prawda jest taka, że strupy bardzo ciężko jest zakryć. Tutaj niestety sobie nie poradził, ale jest po prostu ten podkład cały czas widoczny na twarzy. Ja takiego efektu nie lubię. Ja lubię, jak się ten podkład tak fajnie w skórę wbije, że nie widać, że cokolwiek jest na twarzy. Oczywiście zawsze jest widać, że coś tam siedzi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że za mocno się to nie rzuca w oczy. Korektor. Korektor bardzo ładnie wszystko zakrył. Nie ma on takiego mocnego krycia chyba jak Tarte Shape Tape, ale podoba mi się to, co widzę. Nic mi tutaj nie podkreślił. Nie podkreślił mi zmarszczek. Nie wybija się moja również dolina łez, także ja jestem na tak. Zobaczymy, jak po kilku godzinach będzie się oczywiście prezentowała ta okolica pod oczami, bo to najbardziej mnie interesuje. Puder jest, ma wykończenie takie bardzo matowe. Ostatnio używałam pudrów o takim delikatnym, satynowym wykończeniu i w takich się ostatnio pudrach bardzo lubię. Ten niestety jest bardzo taki suchy, więc jeżeli macie tłustą skórę, to myślę, że taki puder jest jak najbardziej dla Was idealny. W ogóle tak mam wrażenie, że ta skóra jest bardzo taka sucha, przesuszona. Być może, że ten podkład również dołożył swoje 5 groszy do tego, że wyglądam bardzo sucho. Dlatego, kochani, pozwólcie, że się zraszę mgiełką z NYXa. Bear with me. Potrzebuję po prostu natychmiastowego nawilżenia. Nie jest to takie ściągnięcie się skóry, ale czuć tą suchość i matowość i ją rzeczywiście bardzo widać. Tutaj w tych moich zmarszczkach mimicznych, które tak naprawdę nie są głębokie, ten podkład bardzo się odznacza, może tak nie wchodzi bardzo w te zmarszczki, jak ostatni podkład z Kobo, ale ja go tutaj widzę. No i rozświetlacz, to jest bajka. Sami to widzicie, prawda? Rozświetlacz jest przepiękny, jest to chyba najbardziej trafiony kosmetyk z tej całej czwórki. Ale kochani, oczywiście za kilka godzin tutaj do Was wrócę i przekonamy się, czy te kosmetyki zdały egzamin kilkugodzinnego noszenia. Także mamy godzinę 16:23, więc kochani, obiecuję, że przytrzymam minimum 8 godzin ten makijaż, żeby zdać Wam oczywiście relację, jak te kosmetyki się utrzymały. Także widzimy się za parę godzin. Kochani, witajcie po przerwie. Minęło 10,5 godziny. Obecnie jest godzina 3. Ja już padam, po prostu nie mam siły. Właśnie się pakowałam do wyjazdu i chciałabym teraz podsumować Wam te 4 kosmetyki, które właśnie testowałam. No i zacznijmy od podkładu. To jest tragedia, to co się wydarzyło na mojej twarzy. Nie wiem, chyba film tego nie jest w stanie Wam pokazać, ale jest taki dramat. Ja mam jedno wielkie ciastko na twarzy.
Słuchajcie, podkład, który ostatnio testowałam z Kobo, jest o niebo lepszy, naprawdę. Ten się w ogóle do tamtego nie umywa. Ja z tamtego nie byłam zadowolona, a tutaj mamy 10-krotny dramat. Nie wiem, słuchajcie, no nie wiem, co jest przyczyną tego, ale ja tak się obawiałam, że podkład, który mocno kryje, może bardzo brzydko wyglądać. Ja nie lubię tego typu podkładów. Nie lubię podkładów takich właśnie typu Estée Lauder Double Wear. Nie leżą mi takie podkłady. No i ten po prostu wygląda bardzo ciężko, wygląda strasznie. Bardzo się świecę wszędzie i wygląda bardzo, bardzo, bardzo źle. Korektor. Słuchajcie, korektor za 11 zł z Sensik jest o niebo lepszy również, ponieważ to, co tutaj mi się wydarzyło, po pierwsze, ten korektor podkreśla zmarszczki. Widzicie, jakie mam zmarszczki pod oczami? I mam wrażenie, że on się powyciera właśnie tutaj, w tych miejscach. Strasznie mi śnice pod oczami przebijają. Korektor również na nie, dramat. Co ja tutaj jeszcze mam? No ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć na temat pudru ze względu na to, że mam wrażenie, że wina leży po stronie podkładu, a nie pudru, więc ja temu pudrowi dam jeszcze szansę i oczywiście będę go testować. A jeżeli chodzi o rozświetlacz, to rozświetlacz mi się bardzo podoba, na pewno będę go stosowała przy makijażach instagramowych, bo moim zdaniem on się tylko tam nadaje, albo do jakichś takich makijaży pokazowych na warsztatach. No nie jest moim zdaniem to rozświetlacz na dzień, także myślę, kochani, że wyczerpałam już temat. Ten korektor, słuchajcie, może się nadać jako baza pod cienie, ponieważ dzisiaj nie użyłam żadnej bazy, a cienie się rewelacyjnie trzymają. Na oczach mam cienie, słuchajcie, z My Secret, to jest takie trio. Oczywiście z domieszką trochę tej nowej palety z Kobo, Midnight Wonders, oraz delikatnie sobie wyprofilowałam oko w załamaniu moją ulubioną paletą z Sigmy. Także kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłam, że moja opinia Wam się na coś przydała. I pamiętajcie, kochani, że możecie zawsze liczyć na moją opinię, ponieważ jestem zawsze wobec Was w 100% szczera. Kochani, jeszcze bardzo ważna informacja. Podczas nagrywania filmu, podczas nakładania pudru nie sprawdziłam, czy robi on flashback na twarzy. Zrobiłam zdjęcie już poza kamerą z błyskiem i na szczęście ten puder jest bezpieczny. Kochani, to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, że istnieje możliwość subskrybowania mojego kanału, także zachęcam Was, żebyście zrobili to właśnie teraz i wciśnijcie koniecznie dzwoneczek, żebyście mogli dostawać powiadomienia o moich najnowszych filmach. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!